ale dobra, jest walkout. Mamy walkout w ostatniej paczce. I uwaga, inform, ej! Dobra, i lecimy teraz jeszcze paczki za ważne mecze. A była w sumie śmieszna sprawa, bo tych ważnych meczy... O, jest walkout, ej! Śmieszna sprawa, bo tych ważnych meczy miało nie być. Znaczy... Nie no, ja w to nie wierzę. Siema, nasi ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Kroxy. I co, dzisiaj kolejny odcinek z FIFA, tym razem będziemy odbierać sobie nagrody za mistrzostwa FUT, za rangę Gold 3 i za Division Rivals, weźmiemy sobie paczki. Ostatnio jak wrzuciłem odcinek z odbierania darmowej ikony z właśnie FUT swapów, dostałem parę komentarzy, że fajnie się to ogląda, przyjemnie, więc myślę, że co tydzień takie odbieranie nagród za Division Rivals i właśnie FUT Champions, myślę, że to w miarę dobry pomysł. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie. No i co, dwa playery piki, drużyna tygodnia dość słaba, stamtąd chyba tylko ten Robertson mi podchodzi, ale o Boże, mamy dobra, bierzemy Diopa. W sumie i tak mi się na nic nie przyda, jedynie na przepałkę w tym SBC z kart mistrzostw FUT. I co, drugi player pick. Dobra, jest Volant. Jest w miarę dobrze. Na przepałkę nie wiem, czy będzie. Chociaż, nie, 84 overall, myślę, że w miarę spokojnie. Dobra, wysyłamy karty do klubu. I ja tutaj jeszcze odbiorę sobie od razu za Division Rivals. Bierzemy tutaj opcję trzecią, bierzemy 6 paczek niewymiennych. No i co? Ranga pierwsza Division Rivals utrzymało się tutaj i mamy 6 paczek, więc przechodzimy już do otwierania. Mam 9 paczek w sumie, no i co, lecimy pierwsza paczka. Mam nadzieję, że coś dobrego, poleci jakiś jeden walkout, żeby było dobrze jakoś tam. Ale w pierwszej paczce nie ma nawet ekranów. No i co, lecimy z drugą paczką, że ta paczka piłkarzy Prime. I uwaga, nie ma walkoutu, a czy będą chociaż ekrany? Nie ma znowu ekranów. Dobra, kolejna paczka, tym razem złota paczka rzadkich kart. 6 paczek do końca. Nie ma walkoutu znowu. Są chyba te wymienne paczki, tak mi się wydaje. Dobra, tamta była niewymienna, na szczęście. Złota paczka rzadkich kart, lecimy. I uwaga. Nie ma walkoutu. Nie, ta pasa moja jest po prostu... Ale dobra, mamy ekrany, nareszcie. Dobra, Niemcy, Boateng, Hummels, nie, Sule, Boże, co ja gadam, przecież Boateng chyba ma walkout. Ale dobra, Sule to chyba nie jest aż taki tragiczny drogi, za te kilkanaście tysięcy myślę, że pójdzie, tak to nie ma tutaj nic ciekawego. Aha, dobra, niewymienna, no to jedynie na przepałkę. Dobra, lecimy z kolejną paczką, paczka rzadkich zawodników i nie ma walkoutu, no kto by pomyślał, no. Ale dobra, są ekrany drugie z rzędu. Belgia, Thorgan Hazard. 83 overall. Może coś jeszcze w tej paczce się ukryło. Jest Lemar jeszcze 83. A Thorgan Hazard duplikat, ale dobra. Będę mógł na szczęście wysłać na listę transferową, bo to była paczka wymienna. Dobra, kolejna mega paczka. Tym razem już 4 mega paczki do końca. Niewymienne bodajże. I nie ma walkoutu, kolejny raz. Ale jest infor, dobra. Infor na przepałkę będzie. I kto to jest? Ej, dobra, 8-2 overall na przepałkę to nieźle, umówmy się. Jeszcze zobaczymy, czy to jest na pewno niewymienna. Ej, to jest wymienna, ej, dobra. Dobra, tutaj w paczce jeszcze się ukryła złota paczka jedna, więc odbierzemy ją sobie i od razu ją sobie otworzymy. I uwaga, jak tutaj byłby walkout, to serio. To by było coś, o Boże. Ale serio, jakby z tamtej paczki poleciał walkout, to byłoby coś po prostu niesamowitego. 3 mega paczki do końca i nie ma walkoutu. Ej, serio, to jest tragedia. Ale dobra, są ekrany. O Boże, to jest Keita. 83 overall. Lecimy, kolejna mega paczka. 2 paczki do końca. I czy będzie walkout? Nie ma walkoutu, o Boże. Kontynuujemy złą passę. Bez walkoutu, ale są ekrany. Dobra, Holandia. SN to będzie Depay. Dobra. No i co, lecimy ostatnią paczką. Jakby tutaj poleciał walkout, serio. Myślę, że byłoby dość spoko, bo ani jednego walkoutu za tyle paczek to jest niesamowitego. Ale dobra, jest walkout, mamy walkout.
w ostatniej paczce. I uwaga, inform, ej! O nie! O nie! Ej, dobra, Folland? Na przepałkę? Jak to jest niewymienna? Za czym to jest? Nie no, niewymienna chyba to jest, nie? No tak, niewymienna, ale dobra, Folland na przepałkę będzie, mamy... Dwa razy dzisiaj Kevin Folland poleciał, dobra. A w sumie wiecie co, jeszcze tak sobie pomyślałem, czy nie zrobić sobie tej rozbudowy mistrzostw food i pomyślałem, że nie będę zbierać na to wyzwanie mistrzostw food premium. Wyślemy sobie takie karty. Zobaczymy, mamy do trafienia 83-86 kartę z dowolnej drużyny tygodnia. I uwaga, wysyłamy ten skład i otrzymujemy kartę mistrzostwa food 83-86. Lecimy. Coś dobrego, to nie ma ukału. Czerwona karta mistrzostw food, jest to Francja. LP. Dobra, w międzyczasie to jeszcze wyszło SBC o ważne mecze, ja już sobie tutaj wszystkie zrobiłem. No i co, mam 5 paczuszek do otworzenia. I zacznijmy w pierwszej, nie ma walkoutu. Może ekrany? Nie ma ekranów, jest 78 over, ale... Dobra, lecimy dalej, złota paczka premium. Dalej nie ma walkoutu, może ekrany? To jest 15 tysięcy wyniosło mi to SBC, no niestety tutaj jakiś ziomek z Walencji, to nie może być z dobrego pizzy, no właśnie. Kolejna paczka, złota paczka zawodników tym razem. I co, może teraz walkout? Nie ma walkoutu, może chociaż ekrany? Oh, come on, yay! No i co, przechodzimy już do tych lepszych paczek, złota paczka piłkarzy Prime teraz. Może chociaż ekrany, żeby poleciały? Nie ma walkoutu. Zła pasta kontynuowana, ale są ekrany, nareszcie! Francja LP, czy to jest? Come on! 8-3 over, ale... Paczce coś jeszcze w środku będzie. Jest to Reira. No i co, ostatnia paczka, paczka piłkarzy Electrum. Za czym, czy opłacało się robić te ważne mecze? Nie opłacało się robić tych ważnych meczy, bo po raz kolejny nie ma nawet ekranów. Jest to Jamaili. Czy jest ktoś jeszcze tutaj? Nie, więc nie róbcie ważnych meczy. Nie polecam. Dobra, i lecimy teraz jeszcze paczki za ważne mecze. Była to nieśmieszna sprawa, bo tych ważnych meczy... O, jest walkout! Śmieszna sprawa, bo tych ważnych meczy miało nie być. Znaczy... Zero. To jest tragiczny grom, dobra. 8-6, karta, zawsze są spokojne. Z początku o 19 EA wypuściło tylko SBC o jakieś stroje, nie? Więc wszyscy myśleli, że nie będzie tylko SBC, ale kilka minut później, znaczy no może z pół godziny później, dodali te ważne mecze, ale szkoda, że nie ma rozbudowy UEFA Champions League premium, bo ja na to jednak zbieram, a tymczasem Arias. Dobra. Arias 80. Mam nadzieję, że jeszcze wtedy jak nagrywam, że jeszcze dodali to rozbudowę premium. Dobra, nie ma walkoutu, ale... Ale będą ekrany i jest to... Jest to Ordec. Nie polecam.